Witam serdecznie na kanale Bed, na którym gościmy dziś wybitnego reprezentanta Polski, mistrza Europy, mistrza świata, wielokrotnego mistrza Polski. Moglibyśmy tutaj zająć jeden odcinek na wymienianie sukcesów Krzysztofa Ignaczaka, dziś naszego eksperta Bed. Witam Cię serdecznie Krzysztofie. Jak nastrój po wczorajszym meczu, bo powiedziałeś wczoraj na antenie TVP Sport bez chóra optymizmu, ale chyba optymizm mógł się pojawić. No, nastroje są na pewno budujące, tak e, typowaliśmy u nas na kanale typowaliśmy wynik 3-1, nie pomyliłem się, chyba do tej pory mam dosyć dobrą skuteczność, jeżeli chodzi o typowanie wyników w siatkówce, pomyliłem się co do Meksyku, ale tutaj to naprawdę duża niespodzianka takiego formatu zaskoczenia, że Bułgarzy przegrali akurat e, właśnie z Meksykiem, co do meczu Polski, to nie było zaskoczenie, raczej obstawiałem, że Polacy wygrają, patrząc i obserwując to, co się dzieje na parkietach i na tych korespondencyjnych spotkaniach, które rozegrały obydwa, obydwa zespoły przed spotkaniem się właśnie w bezpośredniej konfrontacji i tutaj czy z Bułgarią czy z Meksykiem to Stany Zjednoczone miały jakieś tam problemy i tak uważam, że zagrali zdecydowanie lepsze spotkanie niż dwa, dwa pierwsze mecze, które miałem możliwość też oglądać i analizować tutaj na pewno z Polakami zagrali zdecydowanie lepiej jeżeli chodzi o elementy takiego przyjęcia czy, czy zagrywki która do tej pory jakby nie była tych najwyższych lotów, jeżeli chodzi o zespół amerykański, natomiast tutaj już pokazali to, że to jest zespół klasowy, zespół, który na pewno będzie się liczył w dalszej fazie w walce o medale i widać, że. Rośnie ich forma, rośnie ich forma fizyczna, więc y, dlatego bez chóra optymizmu, bo jak się mamy z nimi spotkać w ćwierć finale, no to na pewno będzie to inne spotkanie. No, zdecydowanie. Myślę, że takim najbardziej e, zaskakującym elementem w grze amerykańskiej drużyny, to był dość słaby występ, chyba jednej z ich największych gwiazd, czyli Andersona. Jak e, skomentowałbyś jego występ? No zgadza się, no tutaj było bardzo słabo, jeżeli chodzi o tą osobę no jednego z najwybitniejszych, umówmy się, zawodników na pozycji atakującego, czyli Mata Andersona. To pokazuje, że my byliśmy dobrze nastawieni przeciwko jakby amerykańskim wariantom. Wyeliminowanie go z gry, ja też jakby patrzyłem na to, jakiej formacji ustawiają Amerykanie. Mata i on tam wykonywał różne zadania, jest to bardzo uniwersalny gracz i Amerykanie po raz pierwszy chyba zastosowali taką formułę, że Matt stawał do przyjęcia gdzie później atakował z szóstej strefy, czyli nienominalnej strefy, w której on jest używany jako atakujący, to był taki dosyć dziwny wariant, zaskakujący ze strony Amerykanów, ale widać, że nie sprzyjał mu. Jeszcze chyba nie złapał takiego rytmu grania. Dwa pierwsze mecze też nie był jakąś osobą, która zrobiła jakieś wielkie wrażenie, i zrobiło się takie wielkie wow, o Matt Anderson wrócił. To jest raczej chłopak, który będzie stopniowo łapał rytm. Na pewno klasowy gracz, natomiast chyba za długo czekał z, z, z korzyścią dla nas. E, trener amerykański, żeby go zmienić i wpuścić i dać szansę temu e, zmiennikowi, Eislingowi. Tutaj myślę, że jakby wcześniej wszedł, mogli nam więcej krwi e, napsuć, no ale to nie nasze problemy, to są problemy Amerykanów. E, problem z rozgrywającym, tak, musiał zagrać e, Tuaniga, którego bardzo dobrze znamy z polskich boisk e, i, i jakby wiemy na co go stać, bo niestety. Ale Majka Christiansen e, ma jakąś kontuzję, nie wiemy na ile groźną. Wygląda to na to, że jest to chyba groźna kontuzja, która mogła go wykluczyć nawet do końca turnieju aczkolwiek Amerykanie robią zasłonę dymną, że on tylko odpoczywał na tym spotkaniu a jeżeli jest to naderwanie mięśnia dwugłowego, co podejrzewam no to nie jest taka prosta sprawa wrócić i może się że okazać, że Amerykanie po raz kolejny jeżeli mielibyśmy z nimi zagrać w świecie, ale również zagrają bez swojej no, największej gwiazdy na rozegraniu Zdecydowanie tak i też chyba Torej Defalko to nie był zawodnik, który był sobą wczoraj, ostrzeliwaliśmy go trochę w końcówce spotkania. Po meczu powiedział, że Polakom pomagał nie tylko tłum kibiców, ale też sędzia. Miał rację czy trochę przesadził? No to ja powiem tak trochę jak napisałem na Twitterze takiego tweeta właśnie pod tym cytatem, jak ktoś tam wrzucił, że pomagała woźna, sprzątaczka, babcia klezetowa i ptaki na niebie ja uważam, że Amerykanie mieli możliwości pokazania swojej wyższości w trakcie grania a nie zwalania na jedną czy dwie decyzje sędziowskie, które były dla nich krzywdzące, czy były krzywdzące to nie mnie to oceniać, od tego są ludzie we FIVB i od tego są jakieś tam komórki specjalne do tego, żeby ten gołym okiem faktycznie można było mieć jakieś tam uwagi do, do sędziego, ale w dwie strony jeżeli tutaj mówimy o jakimś tam działaniu, nie tylko nie tylko w jedną, ale to tak jak mówię, zawsze człowiek nie jest nieomylny. Tutaj sędzia też potrafi się w jakiś sposób pomylić. No a sam De falko myślę, że zanotował takie no, średnie spotkanie, jeżeli chodzi o swoją grę. Cztery błędy w ataku, cztery bezpośrednie bloki. Eee, bardzo duży potencjał ma ten chłopak, natomiast widać, że jeszcze z głową chyba to nie jest to tak, jakbyśmy chcieli. Byłeś wybierany jednym z najlepszych libero w Polsce, w sumie najlepszym, również najlepszym przyjmującym Igrzysk Olimpijskich, o ile dobrze pamiętam, a chyba pamiętam dobrze. I ciekawi mnie, jak oceniasz właśnie grę libero. Tutaj z Erika Szodziego, mam wrażenie, przenieśliśmy swój kierunek ataków na przyjmujących i to chyba też nie był przypadek. Zanim przejdziemy do ocen Polaków, to najpierw skończmy może temat właśnie Stanów Zjednoczonych i, i pozycję libero w tej drużynie. Oceniam go bardzo wysoko. To jest chłopak, który ma niesamowite umiejętności i na pewno nie jest jakby pierwszą opcją wyboru naszych zagrywającym. To jest chłopak, do którego trafiają tylko i wyłącznie serwisy, które nie są mierzone, a nasi gracze idą po prostu na 100% i. I wtedy ewentualnie leci to w jego strefę i on sobie z tymi piłkami musi radzić. Pierwszą opcją myślę, że zagrywki, nie, 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 nie jestem w stanie powiedzieć jakby jak to wyglądało od strony technicznej i założeń naszej drużyny, natomiast na pewno powinien być Russell, Aaron Russell miał bardzo słabe notowania w pierwszych dwóch spotkaniach, miał duże problemy. E, właśnie w tym elemencie, więc tutaj pewnie Nikola Grbicz, zauważając e, jego spadek, że tak powiem, formy w tym e, elemencie Rzemiosła Siatkarskiego, na pewno wskazał właśnie naszym zawodnikom, że mają to wykorzystywać i obstrzeliwać strefę zarówno Arona, jak i DJ-a DeFalco, a ostatnim z wyborów jest na pewno kierunek Erika Sodziego, który no i fenomenalnie potrafi bronić i dobrze, i, i bardzo dobrze przyjmować, aczkolwiek myślę, że ten mecz mógłby zagrać jeszcze lepiej, to nie jest chyba wszystko na to, co, co potrafi pokazać amerykański libero. No i płynnie z pozycji libero amerykańskiej przechodzimy do polskiej, tutaj Paweł Zatorski, z różnymi opiniami się spotkałem po tym spotkaniu, Ktoś powiedział, już nie pamiętam kto, bodajże Łukasz Kadziewicz, że jeżeli to był niewyraźny mecz z Zatorskiego naszego libero, to znaczy, że był to dobry mecz. Z jednej strony 31% celnych przyjęć, z drugiej strony tylko jedna nieprzyjęta zagrywka i pytanie do ciebie, czy to był dobry mecz Zatora? Tak, ja uważam, że Paweł to, to utrzymał poziom naprawdę taki, na który już my myślę, możemy liczyć z jego strony i poła to było to jakby zadanie, które miał e, wykonać. A pamiętajmy, że Amerykanie e, to jest zespół bardzo dobrze zagrywający. To nie są leszcze Stefan, jak to się mówi. E, to są ludzie, którzy naprawdę potrafią e, posyłać piekielnie mocne zagrywki na drugą stronę. E, i, I Paweł pewnie, pewnie pilnował e, naszej formacji przyjęcia. Oczywiście w pierwszym secie zdarzyło się kilka nieporozumień, ale nie wynikających jakby z jego działania, tylko wynikających z działania dwóch pozostałych e, przyjmujących. Tutaj mówię o o Kamilu i, i, i Śliwie i jakby tam mieliśmy lekkie swoiste problemy, a bardziej sam, sam Olek natomiast Paweł jeszcze do tego dołożył kilka obron i naprawdę wyglądało to dobrze w pozostałych elementach wystawy, dograń i tak dalej, no to jest człowiek konstans i wykonuje te elementy z zamkniętymi oczami. Więc my tego nie oceniamy, a powinniśmy też to oceniać, bo niektórzy libero mają nawet problemy z dograniem piłki przechodzącej wysoko, jakieś gdzieś tam niedokładności. Paweł z, tymi problem, z tym problemów nie ma, czyli te, wystawy, e, czyli te wystawy, te dogrania były w jego wykonaniu bardzo dobre. Utrzymał ten poziom przyjęcia, może być lepszy zawsze ale tak jak mówię, oddał bardzo mało punktów bezpośrednio zagrywką i dołożył kilka obron, więc ja bym tu zaliczył na, na do udanych to spotkanie w wykonaniu Pawła. A tak ogólnie jest to najlepiej yy... Wystawiający Libero na świecie, bo w Morzonek wczoraj w kanale sportowym nie do końca się z tym stwierdzeniem zgodziła, a jestem ciekaw Twojej opinii. Wiesz, co myślę, że nie no? Grzenia Grebennikow jednak jest e, m, chyba człowiekiem, który lepiej robi to od, od Pawła. Może bardziej efektownie, a nie To by trzeba było po prostu zobaczyć skuteczność atakujących poszczególnych zespołów e, z wystaw Libero. Te statystyki moglibyśmy się fajnie pobawić. E, pewnie m, trenerzy i analizatorzy, czyli tak zwani skauci siedzą i tam analizują to co jest do poprawienia, co nie jest do poprawienia, ale Libero ma wystawiać przede wszystkim dokładnie, a nie efektownie te piłki mają być dopieszczone żeby po prostu stworzyć możliwości ataku poszczególnym zawodnikom, a zazwyczaj oni wystawiają piłki bardzo trudne, do których już nie może dojść rozgrywający, czyli to są piłki z pola, gdzie naprawdę ta precyzja musi być bardzo, bardzo bardzo, że tak powiem wycyzylowana, żeby ta piłka tam doleciała ale ja bym Pawła zaliczał do jednego z najlepiej wystawiających piłkę zawodników Libero. Okej, okay, wracając do wczorajszego meczu ze Stanami Zjednoczonymi, powiedziałeś w TVP Sport, że nie niemrawo wchodziliśmy w to spotkanie. Miałeś wątpliwości po pierwszym secie, że to się może nie ułożyć zgodnie z twoim typem dla LVB, czyli znaczy, 3-1. Przede wszystkim tu chodziło mi trochę o Bartka, który odpalił jak diesel. Bartek z pierwszego seta może nie zagrał na takim poziomie, jakim byśmy się spodziewali zawsze od Bartka, ale to jest jakby tam zrozumiałe, że, że, że można wejść czasami w mecz troszeczkę gorzej. Natomiast to, co jest bardzo taką fajną cechą teraz Bartka, że nawet jak nie wchodzi w ten mecz. Bardzo dobrze to nie ciągnie się to, jakby na kolejnej, i nie przekłada się na kolejne sety. W kolejnych setach, jakby w ogóle to zmieniło oblicze, jakbyśmy obcięli chyba pewnie statystykę pierwszego seta, a policzyli trzy pozostałe, to by wycisnął genialny wynik, że tak powiem, w ataku, w zagrywce i nie tylko. Był naprawdę jednym z liderów na parkiecie, na których mógł liczyć Marcin Janusz, i tutaj miał olbrzymie wsparcie, tak jak mówię ze strony Bartka, także Bartek na pewno też na duży plus na duży plus, poza, po, poza tym pierwszym setem, do którego tak jak mówię można byłoby się jakoś tam odnosić, że, że statystyki miał troszeczkę słabsze jak na atakującego ale pozostałe sety, zagrywka element bloku i w ogóle całego działania jakby około, e, około gry, e, jak najbardziej Bartek na pewno też zasuje, zasługuje na wyróżnienie. Wczoraj powiedziałeś, że nawet jeśli jakieś mankamenty były, to dzisiaj jest to nieważne na antenie TVP Sport, ale już mamy jutro i można o nich powiedzieć. Chciałem zapytać, co musimy poprawić, by myśleć o złocie. No, no, chociażby właśnie to pierwsze wejście tego, tego seta, gdzie, gdzie przydarzyły nam się bezpośrednie, bezpośrednie asy, tego byśmy powinni unikać e, tak z analitycznego punktu widzenia, patrząc na siatkówkę. Jeżeli stricte popatrzymy na matematykę, zagrali nam cztery bezpośrednie asy, z których nie mogliśmy wyprowadzić żadnego ataku. Więc z tych czterech piłek, jeżeli byśmy potrafili utrzymać trzy w powietrzu, a skończyć potrafilibyśmy dwie, no to różnica. Na końcu Seta już nie byłaby dwupunktowa i nie byłoby 25-23, tylko mogło być, dopro mogliśmy doprowadzić do końcówki. Więc to są takie małe niuanse, które mogą zadecydować, chociażby w końcowej fazie Seta, o tym, że gramy jak równy, równy z równym. Wydaje mi się, że w elemencie zagrywki możemy też zdecydowanie grać lepiej, bo mamy ten olbrzymi potencjał. Myślę, że Mateusz. Bieniek, Kuba Kochanowski czy Bartek Kurek mogą zagrywać czy Kamil Semeniuk, który miał znakomitą serię mogą zagrywać jeszcze zdecydowanie, zdecydowanie lepiej, no i chyba to są tylko takie mankamenty, do których na, na dzień dzisiejszy już tak na, na, na chłodno można by się było, że tak powiem odnieść, bo pozostała część naprawdę by się bardzo podobała, graliśmy bardzo cierpliwie w ataku, co, 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 co naprawdę było takim przyjemnym dla oka i dla no, takich analitycznych umysłów, jakie jakimi jesteśmy my eksperci, no to było bardzo przyjemne do oka, że nie, nie podpalamy się, próbujemy wyprowadzić te, e, te kontrataki po raz kolejny, także to było naprawdę fajne w wykonaniu polskiego zespołu i to, że po raz kolejny pokazaliśmy, że naciśnięci przez przeciwnika nie pękamy, e, a wręcz przeciwnie wrzucamy dwójkę, a potem trójkę i staramy się zdominować, narzucając nasz, Nasz rytm gry, i to jest fajne w tej drużynie, że widać, że czują się dobrze ze sobą, a przede wszystkim czują się dobrze fizycznie, bo jak się czujesz dobrze fizycznie, no to cały czas idziesz i pchasz A tak, O tym przygotowaniu fizycznym wiele też mówiłeś przed turniejem, i, i faktycznie jesteśmy dobrze e, przygotowani. Pytanie, czy w trakcie turnieju coś zmieniło Twój pogląd, jeśli chodzi o procentowe szanse na e, Mistrzostwo Świata? Czy te szanse według Ciebie Polska ma większe niż oceniałeś przed turniejem? Czy jednak może coś się w stosunku do tego, jak oceniałeś to wcześniej, zmieniło? No bo typy Ci wchodzą idealnie z Meksykiem 3-0, z Bułgarią 3-0, ze Stanami 3-1. Tutaj jest stuprocentowa skuteczność i nie mogę się zapytać, czy coś Cię zaskoczyło, bo jak widać, można to dowód, że nie. Ale czy procent szans na Mistrzostwo Świata się u Ciebie zmienił? Chyba tak. Chyba, chyba, jeżeli miałbym procentowo patrzeć przed turniejem, na, przed którym nie wiedziałem, jakby w jakim miejscu jest polska reprezentacja po Lidze Narodów, w tym momencie mogę powiedzieć, że faktycznie procentowe szanse Polaków na obronę tytułu. Się zdecydowanie zwiększają z dwóch względów. Z dwóch względów dlatego, że pierwszy to będzie to, że potrafiliśmy wygrać w, do, w sposób dominujący grupę, co nam pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie, bo o tą fizyczność troszeczkę mieliśmy obawy po lidze narodów, gdzie nasz zespół nie wyglądał na tle innych e, drużyn, tak e, obiecująco, gdzieś byli przycięci, tak mówiąc kolokwialnie. Takim słowem słowami i żargonem sportowym, że brakowało tej sportowej świeżości. Tutaj tą sportową świeżość widać. Natomiast przez dwa mecze, pierwsze jakby nie mieliśmy adekwatnie odpowiedzi, w którym miejscu jesteśmy, dlatego że i Meksyk, i Bułgaria to były zespoły, które nie są na miarę naszych możliwości. I wiadomo było, że tutaj wygramy. tak? Najlepiej było wygrać bez straty seta. Utrzymaliśmy należytą koncentrację. A jak jest ta koncentracja, to też to znaczy, że jesteśmy dobrze przygotowani. A koncentracja ucieka w momencie, kiedy, kiedy tego przygotowania motorycznego nam zaczyna brakować, i taką odpowiedzią. Gdzie faktycznie ta wartość, jakby dzisiaj tego spotkania ze Stanami Zjednoczonymi była dla mnie znacząca, jest ten mental, o którym sobie rozmawialiśmy wczoraj chociażby w studio, że dzisiaj wygraliśmy ze Stanami. Przegraliśmy z nimi dosyć gładko spotkanie w półfinale Ligi Narodów. Gdzie tam była taka dominacja trochę Amerykanów, a tutaj okazuje się, że nasi popracowali. Zresztą Bartek Kurek podkreślał to wyraźnie w wywiadzie jednym, dla jednej z telewizji, że no czekają na to, jak, to jak, jak w konfrontacji ze Stanami będzie wyglądał ten trening, który wykonali. Bo przecież oni też analizowali wszystko, a porażki w życiu sportowca są po to, żeby je przeanalizować, po to, żeby wyciągnąć wnioski. I nasi chcieli dowiedzieć się, czy te wnioski zostały należycie wyciągnięte i te elementy, które oni dzisiaj poprawić mieli, żeby dogonić Amerykanów, a może ich nawet przegonić, żeby sprawdzić je w konfrontacji właśnie z takim trudnym zespołem. I my zagraliśmy mecz pod presją, tak jak chcieliśmy, bo spodziewaliśmy się, że to będzie mecz pod presją, spodziewaliśmy się, że Amerykanie będą nas cisnąć, i to był taki mecz walki, ale też mecz taki bardzo fajny jeżeli chodzi o stricte siatkarską wymianę zdań czyli bardzo fajne obrony po jednej drugiej stronie bardzo fajne zagrywki ofensywne ataki dużo się działo więc naprawdę ten mecz jeżeli chodzi o taki ładunek emocjonalny ale nie tylko ładunek emocjonalny ale też jakby umiejętności stricte siatkarskie no mógł zadowolić każdego a też mogło się zmienić twoje postrzeganie procentowych szans na zdobycie Mistrzostw Świata w kontekście dyspozycji rywali, głównych kontrkandydatów do tytułu. No, Kto wiesz, ci się najbardziej. Kandydatów jeszcze jest kilku, to nie jest tak, że akurat tutaj Amerykanie są pretendentami, Francuzi większość są jeszcze oczywiście, trenerów, tak. Większość analityków powtarza, że jakby Francja, Stany Zjednoczone i Polacy to są. Jakby murowani kandydaci do, do medalu, czyli każdy z nich ma po 33% szans, no to wynika z tego, że jak udało nam się wygrać to spotkanie, to powinniśmy mieć 66, 66%, ale to tak w sporcie nie jest. Ten mecz, tak jak powiedziałem dzisiaj, on dla Amerykanów w psychice nie miał żadnego znaczenia. Oni Myśmy troszkę się mentalnie zbudowali, natomiast nie wiem do końca, czy złamaliśmy psychikę amerykańską. Ich jest ciężko złamać nie grał ich pierwszy rozgrywający więc oni mogli to też potraktować w formie dobra jak damy radę to damy radę ale jak przegramy to też się nic nie dzieje no bo de facto nic się nie stało w tym turnieju dla nich się nic nie zmienia idą dalej z drabinki wychodzą dalej grają dalej w kontekście tych kolejnych spotkań po prostu będą wiedzieli, że i tak na któregoś z mocnych rywali muszą trafić w świerć finale. Pewnie chcieli uniknąć Polaków, pewnie nie chcieli się spotkać z gospodarzem turnieju, bo, bo wiedzą, że Polacy grając bardzo dobrze i będąc dysponowanymi bardzo dobrze przy takiej publiczności, jaką mamy w spotku, no to jesteśmy bardzo groźnym rywalem i łatwiej by się grało z kimś, kto nie będzie miał takiego wsparcia no ale przegrali i prawdopodobnie no nie wiem jak tam się poukładała ta tabela bo dla mnie to jest w ogóle historia jak to mówią muchu i paproci, że zmienia się co 4 lata formuła rozgrywek, no to nie wiem jak jeszcze ta drabinka się tam poukładała, czy my będziemy mieli faktycznie e, to, te, te szanse spotkać się z nimi czy, czy będzie to jakaś inna drużyna no i zobaczymy co tam po drugiej stronie się dzieje, czy, czy Francuzi, jak Słoweńcy którzy e, też pokazali, że zupełnie inne oblicze drużyny która też ma olbrzymie wsparcie tam u siebie no w Lublianie, jeżeli chodzi o kibiców. Zobaczymy, jak Włosi. Jeszcze Brazylijczycy. No jest Kilka zespołów. Zobaczymy, co z Brazylią. No, kilka zespołów na pewno jest aspirujących do tego, żeby no, te ciekawe, zapewnić nam te ciekawe widowiska, załóżmy już w ćwierćfinale. Trochę uprzedziłeś moje następne pytanie, bo właśnie miałem Ciebie zapytać o nowy system rozgrywek i to nie w kontekście może zmiany. Tego systemu albo nieustannych zmianek sam przyznałeś, tylko samego faktu mniejszej liczby meczów i tego, że ta faza pucharowa już jest taka, no każdy mówi, że bardziej wymagająca, bo, bo drużyna przegrywająca odpada. Jest od razu drabinka, jest mecz, jeden tak naprawdę decydujący, nie ma podwójnej fazy grupowej. To lepiej czy gorzej? Dla widowiska, dla ciebie, dla siatkarzy? Znaczy dla mnie, dla, dla mnie, czyli teraz, już jako człowieka, który siedzi z boku jako eksperta, no to trochę za mało spotkań e, jako turniej mistrzostw świata. Myślę, że powinno się zamknąć w około 10 spotkaniach, żeby było dogrania w takich mistrzostwach świata, żeby te 10 spotkań było e, ewentualnie do rozegrania. Natomiast formuła jakby na playoff, e, no mi raczej odpowiada takie, że ktoś przegrywa i odpada. No to jest e, turniej mistrzostw świata fajnie by było właśnie zrobić tak, żeby, żeby nie było kiedyś takiej jak kombinacji, że ktoś przegrywał trzy razy i wygrywał mistrzostwo świata albo podkładał się specjalnie tutaj już od tej fazy jednej, ósmej nie ma takich możliwości, po prostu pakujesz manerę i jedziesz do domu, czyli nie ma po prostu kombinowania. No to jest na pewno największy plus. Chciałem Ciebie zapytać, wracając do Reprezentacji Polski. Taka dyskusja, chyba teraz najgłośniejsza odnośnie wyborów personalnych e, trenera Grbicza, to jest Śliwka czy Fornal. I to już przed Mistrzostwami. Wiem, że byłeś o to pytany i powiedziałeś wtedy, że raczej ci jest to obojętne, czy będzie grał Olek czy Tomek Fornal. E, no ale po wczorajszym meczu mogła ta opinia ulec e, zmianie. Bardzo dobra zmiana Fornala. I zastanawiam się też e, pod kątem Olka Śliwki, czy. E, Biorąc pod uwagę też inne dyscypliny, często jest tak, że jeżeli trener e, pomimo opinii publicznej wystawia jakiegoś zawodnika, to to też go trochę pali. Olka, też może, e, Olek Śliwka może też e, mieć taki ciężar z tyłu głowy, że, że gdzieś gra według opinii wielu właśnie niezasłużenie może w tej szóstce, bo tam powinno być miejsce dla Fornala. Czy, e, czy ugiąłbyś się na miejscu Grbicia i, i posłał Fornala do pierwszej szóstki, czy konsekwentnie stawiał na śliwkę? Powiem Ci tak, że to są na pewno ciężkie wybory. Będąc na miejscu Nikoli Gbicza, przede wszystkim miałbym inną perspektywę i inne spojrzenie. Moje sobie dzisiaj rozmawiamy o tym, co się dzieje na boisku, natomiast nie wiemy, co się dzieje w drużynie. Jak wyglądają relacje w drużynie, jak wyglądają treningi w drużynie, jak to się dzieje i cała sytuacja w ogóle wokół, wokół naszej drużyny. Nikola dał jasny przekaz, że ma żelazną szóstkę, której będzie się trzymał. W tej szóstce znajduje się Olek Śliwka, którego miał u siebie w Zaksie, który wygrał mu Ligę Mistrzów, więc on doskonale wie, jakie wartości te pozytywne daje Olek dla drużyny. Z kolei Tomek Fornal jest znakomitym zmiennikiem. Już wielokrotnie pokazał, że wchodzi, jest takim tak zwanym asem w rękawie Nikoli Grbicza i to myślę każdy trener, który prowadzi taką drużynę, chciałby mieć takiego Tomka Fornala który potrafi zmieniać oblicze meczu w drużynie, że wpuszczasz chłopaka i jest nagle duża zmiana. Dla mnie jedyną obawą jest takie coś, że może czasami być za długo wyczekiwać z efektem zmiany Śliwy. Jeżeli Śliwa będzie grał dobrze, no to oczywiście mówimy o tym, że nie zmieniamy, jedziemy cały czas do przodu itd., itd., ale kiedy Olek faktycznie ma jakieś takie swoiste problemy, to teraz trzeba było się zastanowić, w którym momencie już jest tak cienka granica, że tego chłopaka już topisz, a nie pomagasz mu tego, że dajesz mu to zaufanie. Ja nie wiem, czy mnie rozumiesz, tak, o co tak. chodzi, ale czasami jest tak, że jak trener ci daje zaufanie, a tobie nie idzie, a ty masz świadomość, że na boisku e, stoisz, e, trener cię nie zmieni. Sam się nie zmienisz, bo nigdy w życiu nie ma takiego zawodnika, który by pokazał, że trenerze potrzebuje zmiany, bo sportowcy mają takie charaktery. Jeżeli trener nie daje, a wiesz, że stoi w. E, że stoi, wiesz, Tomek Fornal, który może dać ci jakąś jakość, no to zaczynasz mieć te negatywne myśli, które mogą cię już zakopać na Amen. Więc tutaj jest ta cienka granica, kiedy faktycznie y, wpuścić Tomka. Y, może nas zaskoczyć, być może y, ten Tomek, w którymś spotkaniu Faktycznie wyjdzie w, w pierwszej szóstce, aczkolwiek tak jak mówię, oni mają ustaloną hierarchię, oni się z tym dobrze czują. Jeszcze słuchałem specjalnie wywiadu, czy czytałem wywiad Tomka Fornala, który powiedział, że on akceptuje tą całą sytuację, która ma miejsce yy, i żebyśmy po prostu się odczepili od Olka. I ja też tego zdania jestem, że trener wybrał sześciu gości do grania, wygrywamy na razie, oni sobie ze swoimi problemami jako drużyna potrafią doskonale poradzić. Tak jak mówię, reagują znakomicie i zmianami i wszystkim, więc tutaj ja bym po prostu obserwował co się dalej będzie, będzie działo a Śliwa jeszcze nie jedno spotkanie zagra nam na, na wysokim poziomie zawsze trener może wpuścić Tomka byle pamięta o tym, że tego Tomka ma a widać, że pamięta to też świadczy o dobrej atmosferze w zespole, że nie domaga się głośno gry Fornal tylko wspiera swojego kolegę i to, o czym mówiłeś, to tak czasami się mówi, że trener robi krzywdę zawodnikowi, właśnie wystawiając, bo sam zawodnik rzecz jasna na ławkę nie powędruje, będzie chciał udowodnić swoją wartość, a że śliwka taką wartość ma wysoką, to wszyscy doskonale wiemy. Oby tylko takie problemy miały Nikola Grybicz. Chciałem Ciebie zapytać jeszcze o środek, bo Bieniek i Kochanowski to widać, że są zawodnicy w, w topowej formie. Często się przewija taka opinia, że są niezbyt często wykorzystywani. E, czy zgodziłbyś się z tym i czy to jest ewentualny zarzut dla e, naszych rozgrywających? Znaczy, do Grześka na pewno nie możesz mieć zarzutu, bo Grzesiek, jak Grzesiek grał chodzi Z tak. siedmiu wystawionych czy tam dziesięciu piłek to jest siedem krótkich, tak? I Grzesiek podnosi tą wartość statystyk, jeżeli chodzi o rozegranie środkiem. To dalej wrócę do tego samego, że my nie wiemy, jaką taktykę ustawia trener. Wczoraj ewidentnie mieli grać, mam nadzieję, że mieli grać przez Smitha, którego znamy doskonale wiemy o tym, że jest to chłopak, przez którego można tym środkiem pograć, natomiast to też wy wynika z wielu czynników. Pamiętajmy, że Amerykanie serwują bardzo dobrze, jeżeli przyjęcia nie ma takiego dobrego, jeżeli gramy pod tą presją, że tą piłkę ma Janusz na 2,5 czy 3 metry, no to ciężko jest podejmować takie ryzyko tych wrzutek do, do pierwszego tempa, i niestety musimy sobie radzić rozwiązaniami typu pipe lewe-prawe. Jeżeli jest na styku, to też no te jedna, dwie wrzutki przy takim poziomie nieudane potrafią spowodować, że odjadą ci Amerykanie na dwa trzy punkty, już ich nie dogonisz. Więc to też zależy od tego, w jakiej formule trener komunikuje się załóżmy z Marcinem Januszem. Ja uważam, że Marcin dokonywał wczoraj bardzo właściwych wyborów, aczkolwiek ta dystrybucja na końcu, jak patrzyłem. Jego była taka, że był przesunięty ciężar bardzo na kurka, który dostał ponad 30 ataków. No a pamiętamy, że Kamil Semeniuk też fenomenalne zawody: 71% w ataku. Ja myślę, że to jest naprawdę no, fenomenalny wynik przy, 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 przy graniu. Przeciwko takiemu przeciwnikowi, gdzie uważam, że Amerykanów pozycjonuje bardzo wysoko, jeżeli chodzi o kulturę bloku, czyli skakania do bloku, umiejętności blokowania i grania, e, jakby tej formacji blok obrona. Także, także tutaj szapoba, czapka z głowy dla, dla Kamila, bo przecież Kamil jest nową postacią. Wszyscy zakładaliśmy, że będzie e, grał bardzo dobrze, no ale to właśnie e, udowadnia, że, że potrafi wytrzymać e, to ciśnienie, które gdzieś tam na niego w jakiś sposób mogło, mogło spać, bo mógł się równie dobrze chłopak spalić, bo gra to, gra tę taką imprezę pierwszy raz. Łukasz Kadziewicz mówi a propos bloków, że mało. Sześć y, dokładnie punktów zdobytych w ten sposób przez reprezentację Polski. Faktycznie mało, czy tak po prostu się ułożył mecz? Szukałbyś tutaj y, wady gdzieś? w Nie, no Kadziu, Kadziu popatrzył tylko na bezpośrednie bloki, tak? I teraz zobaczmy, że, zobaczcie jak te statystyki są e, takie, nie są takie zero-jedynkowe. To nie jest tak prosto określić, czy sześć bloków reprezentacji polskiej to mało, czy dużo. Oczywiście Oczywiście 6 punktowych to mało, ale nie widzimy pracy tak zwanej pasywnego bloku, czyli tych liczby dotknięć piłek, liczby obronionych piłek zmuszonych atakujących po ataku w niewygodnym kierunku, no bo po coś się blokuje, tak? Jeżeli blokujemy po coś piłkę i zastawiamy dany kierunek i blokujemy po coś tą piłkę no to na przykład jak jest jak jest Aaron Russell który ma słabszy atak po prostej no to będziemy automatycznie mu zasłaniać skos jeżeli zasłaniamy mu skos to już tego bloku nie możemy wykonać bo zmuszamy go do ataku po kierunku po prostej i teraz pytanie czy te piłki zostały obronione Wiesz, i to są ileś tych zależności, ileś tych statystyk, które oni mają. My tych statystyk nigdy nie dostaniemy. My dostaniemy te statystyki zero-jedynkowe, które widzi FIFOB, czystych asów, czystych ataków. Wiesz, tak samo jak możemy powiedzieć, czy, czy Śliwka był dobry w ataku, czy był słaby, czy Kurek był dobry w ataku, czy był słaby. Nagle się okazuje, że wiesz, tych piłek i ataków on miał ileś niewygodnych, nie popsuł, ale utrzymał piłkę w grze. Oparł o blok albo piłka została w grze. I to nie jest z gra na minus, jeżeli chodzi o patrzenie pod kątem drużyny, wartości dla drużyny i dla trenera. No ale w statystykach, statystyki dziś spadają. Twoja efektywność ataku ci y, drastycznie maleje, bo pi piłka jest utrzymana w grze, ty go nie kończysz, tak? Więc tu trzeba patrzeć na to, ile kto został zablokowany, ile kto popełnił po prostu własnych błędów, atakując piłkę w siatkę, w antenkę czy w out. I to są takie rażące błędy, a już później trzeba oceniać, organoleptycznie ja to nazywam, patrząc i oceniając tą grę zawodników, czy to były kiwkim, Świadome, czy po prostu e, nieświadomie jakieś tam plasy, i faktycznie to było wynikało z jakichś tam niedociągnięć Znalej i słabej formy. Nie? Ktoś kiedyś mądrze powiedział o statystykach, że przypominają krótką sokienkę, czyli odkrywają wiele, potrafią zasłaniać to, co najważniejsze. Mam nadzieję, że statystyki zawsze będą już po naszej stronie, zwłaszcza te najważniejsze, czyli. Wyniki do tej pory, komplet zwycięstw reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca, do samego trzeciego złota, aby tak jak Krzysztof Ignaczak, nasi reprezentanci mogli założyć sobie właśnie złoty krążek Mistrzostw Świata na swoją szyję. Dziękuję Ci Krzysztofie, że byłeś z nami, ekspert LVB. Dzięki śliczne, polecam się na przyszłość. Mam nadzieję, że po zwycięskim finale również uda nam się porozmawiać. Dzięki śliczne. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Śledźcie nasz kanał, śledźcie nasze typy. Teraz będzie już coraz ciężej, już nie będzie tak łatwo typować, więc będzie fajna zabawa.